imieniu Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii chciałbym Państwa serdecznie powitać na dzisiejszym forum rolniczym, które jest spotkaniem rolników w celu podsumowania ubiegłego roku, jak również podzielenia się swoimi spostrzeżeniami, zgłaszania różnego typu problemów, z którymi się wzajemnie spotykamy w rolnictwie. I jest istotne to, że sporo tych spraw dotyczy również weterynarii, współpracujemy w tym zakresie. Jeżeli chodzi o tą sytuację bieżącą, to istotne są dwie jednostki chorobowe, które bezpośrednio dotyczą województwa wielkopolskiego. Mówię tutaj o afrykańskim pomorze świń oraz o sezonowo występującej wysoce zjadliwej grypie ptaków. Także w ostatnim czasie, ostatniego roku, jak również bieżącego roku, te dwie jednostki chorobowe bezpośrednio wpływały na produkcję zwierzęcą w województwie wielkopolskim i chciałem Państwu kilka spraw na ten temat przekazać. Jeżeli chodzi o afrykański pomór świń, to obecnie mamy dość dobrą sytuację epizootyczną, ponieważ ostatnie przypadki tej choroby u dzików wystąpiły pod koniec września w ubiegłym roku, czyli możemy powiedzieć, że prawie 5 miesięcy już mamy okresu, w którym nie stwierdziliśmy tej choroby u dzików. Ostatnie ogniska afrykańskiego pomoru, czyli takie sytuacje, gdzie choroba ta wystąpiła w gospodarstwach trzody chlewnej, również ten okres, gdzie nie ma tych ognisk, jest oceniany na około 5 miesięcy, gdyż pod koniec września również mieliśmy ostatnie ognisko tej choroby w województwie wielkopolskim. Jest istotne oczywiście, żeby jak najdłużej utrzymać ten stan, żebyśmy dzięki właśnie temu okresowi bez tych ognisk, bez przypadków ASF-u mogli uzyskać ten status wolny tego obszaru, żeby można było zdjąć całkowicie te strefy z województwa wielkopolskiego i żebyśmy wrócili do stanu wolności całkowitej tego obszaru. Jest tu istotne w tej chwili, Szanowni Państwo, aby dbać przede wszystkim o bioasekurację gospodarstw, które utrzymują trzodę chlewną. Według naszego rozeznania około 20% gospodarstw w Wielkopolsce nie spełnia wszystkich warunków bioasekuracji. Dlatego też uważam, że rolnicy powinni o to przede wszystkim zadbać, żebyśmy zabezpieczyli się przeciwko tej chorobie. Poza tymi działaniami związanymi z bioasekuracją, z kontrolami, które inspekcja weterynaryjna wykonuje, żeby te stany sprawdzać, również jest istotne tutaj podejmowanie innych działań związanych z zabezpieczeniem województwa przeciwko afrykańskiemu pomorowi świń. Jak Państwo wiecie, na zachodzie Wielkopolski mamy postawione płoty. One spełniają w tej chwili te zadanie, chociażby z tego powodu, że w województwie lubuskim pojawiają się nowe przypadki u dzików, nawet dość blisko granicy z województwem wielkopolskim. No i te płoty zabezpieczają przed przedostawaniem się na teren naszego województwa tej populacji dzików. Trzeba dbać o szczelność tych płotów, aby one były jak najbardziej skuteczne, żeby te dziki się nie mogły przemieszczać. Również tutaj, proszę Państwa, są wykonywane inne działania. Są, jak wiecie, strefy w województwie wielkopolskim określone przez Komisję Europejską. Wykonujemy działania, żeby w maksymalnie szybkim czasie były one usuwane. Natomiast wszystko zależy od Komisji Unii Europejskiej i oni tam podejmują te działania, czy dana strefa może być zdjęta. Żeby również tutaj przyspieszyć badania na afrykański pomór świń, ponieważ był to jakiś problem na pewno istotny w województwie wielkopolskim pod koniec ubiegłego roku. W ubiegłym roku Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii podjął decyzję o utworzeniu nowego laboratorium, które będzie służyć do badań,
do afrykańskiego pomoru świń. W tej chwili mamy już zakończone planowanie, środki są oszacowane i są podejmowane działania już realizujące tą inwestycję. Będzie ona na bazie istniejącej infrastruktury laboratoryjnej w Koninie. Także planujemy utworzyć w nowym miejscu drugie laboratorium, większe, i żeby sprostać tym wymaganiom rolników, tej dużej ilości badań, która musi być wykonywana w województwie wielkopolskim, taka decyzja została podjęta. Jeżeli chodzi o drugą chorobę, mianowicie o wysoce zjadliwą grypę ptaków, ona dotyczy tutaj hodowców, którzy posiadają drób, którzy produkują zarówno drób rzeźny, jaja konsumpcyjne, jaja reprodukcyjne, to jak Państwo wiecie, ta choroba występuje sezonowo w województwie wielkopolskim w okresie późnej jesieni do wczesnej wiosny. W tym okresie jest zwiększone prawdopodobieństwo występowania grypy ptaków ze względu na migrację ptaków dzikich, które przenoszą tą chorobę. Choroba ta niestety z tego tytułu, że te szlaki migracyjne biegną przez województwo wielkopolskie w wielu miejscach, to również na naszym terenie, naszego województwa występuje corocznie w ostatnich latach. W roku ubiegłym mieliśmy 19 ognisk tej choroby, w roku bieżącym mamy 3 ogniska. Głównie są one umiejscowione na terenie takich powiatów jak Wolsztyn, również są przypadki pojedyncze na szczęście tych ognisk w powiecie gnieźnieńskim, jest kilka ognisk w powiecie grodziskim i podejmujemy tutaj szybkie działania związane z tym, żeby te ogniska zlikwidować. I tutaj jest istotna sprawa również taka, że aby hodowcy przestrzegali norm bioasekuracji, podobnie jak przy trzodzie chlewnej, są to nieco podobne wymagania bioasekuracji związane z tym, żeby były maty przed wejściami do pomieszczeń, aby stosować środki dezynfekcyjne w gospodarstwie, zmieniać odzież przy wejściu do pomieszczeń, zabezpieczyć paszę, żeby nie miała kontaktu z dzikim ptactwem. Również ściółkę, jeżeli jest używana w produkcji drobiarskiej, przed właśnie zanieczyszczeniem przez ptaki dzikie. Oczywiście należy tutaj maksymalnie ograniczać wyjście ptaków na zewnątrz. Oczywiście przy ptakach reprodukcyjnych jest to konieczność, żeby one wyszły, żeby miały kontakt ze słońcem, ze światłem naturalnym. Natomiast wtedy należy zadbać, żeby nie miały kontaktu z ptakami dzikimi i odpowiednio tutaj zadbać o te wybiegi, żeby pod tym względem były bezpieczne. Takie są najważniejsze wymogi bioasekuracji. Natomiast szczegółowo odsyłam Państwa do stron internetowych powiatowych inspektoratów weterynarii, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu, czy też Głównego Inspektoratu Weterynarii, czy nawet Izba Rolnicza również na stronie swojej publikuje te wszystkie wymogi, które dotyczą przestrzegania tych zasad bioasekuracyjnych, zarówno jeżeli chodzi o produkcję trzody chlewnej, jak również drobiu. I uważam, że te dwie choroby i problemy z tym związane to jest największe wyzwanie w tej chwili dla produkcji zwierzęcej w województwie wielkopolskim. No i trzymamy kciuki, żeby nam się to udało, żebyśmy te choroby jak najszybciej zwalczyli, żebyśmy sobie z tym poradzili. Dziękuję Państwu.